Hej, zapraszam Was dzisiaj na kolejny Chat Makeup, czyli filmik, w którym bawię się nowymi kosmetykami do makijażu i próbuję stworzyć spójny makijaż. Mam nadzieję, że coś fajnego z tego wyjdzie. Żeby tak Wam dać zarys tego, z czym będę dzisiaj pracować, są to kosmetyki Hean, Wet n Wild, Debbie, Physicians Formula, Urban Decay i Mystique, czyli tak naprawdę wszystkie półki cenowe chyba jakie są możliwe. No i mam nadzieję, że uda mi się jakiś taki, wiecie, spójny makijaż z tego stworzyć. No to co? Myślę, że wstęp jest już, przynajmniej dłuższy wstęp jest zbędny, bo wiemy wszyscy, o co chodzi. No i zaczniemy od nałożenia podkładu, ale najpierw musimy się do siebie zbliżyć trochę. Tak lepiej. Podkład, którego dzisiaj będę używać, to jest podkład z polskiej marki Hean, Never Be Better. I to jest... Never Be Better Coverage. I to jest podkład w pipetce, taki bardzo wodnisty. To jest bardzo ostatnio modny sposób jakby sprzedawania, podawania konsumentowi produktu. Chyba też ze względu na to, że ta formuła jest taka wodnista. Chociaż ja tam lubię wodnistą formułę i normalne pompki z podkładami, no ale okej. Taka moda, musimy się z tym pogodzić. I ja już tego podkładu używałam, więc może zacznę go nakładać i trochę Wam wtedy opowiem. Przed nałożeniem trzeba tymi buteleczkami porządnie wstrząsnąć. Ja do tej pory używałam koloru 101, ale już się robię trochę za jasne na niego, natomiast ten najjaśniejszy, czyli 100, jest na mnie kompletnie za jasny, bo zobaczcie, on jest bardzo jaśniutki, więc zmieszam sobie te dwa kolory, tak mniej więcej 2/3 do 1/3 tego koloru. No i właśnie, to jest podkład, którego ja już używałam jakiś czas i Wy też widziałyście, bo jak chyba na Tulbience w nim kręciłam i jak robiłam posta na Facebooku, nie, na Instagramie, w makijażu właśnie z tym podkładem, i zobaczyliście, że go używam, to dostałam wiele pytań na jego temat, co o nim sądzę, jak mi się sprawuje i tak dalej. No to teraz właśnie powiem Wam co i jak. Według mnie to jest bardzo dobry podkład. On mi się sprawdza bardzo dobrze. Jego krycie jest, powiedziałabym, średnie, ale chyba można by go spokojnie zbudować do pełnego. Bardzo przyjemna konsystencja, jeżeli... jesteście nowi na tym kanale, to przypomnę, że moja cera jest sucha i właśnie na tej cerze, na takim typie cery, ten podkład sprawdza się naprawdę świetnie. Kiedy miałam go na twarzy pierwszy raz, byłam pod dużym wrażeniem tego, jak ładnie wygląda i jak długo się utrzymywał, bo ja wtedy go, ten pierwszy raz nosiłam go dosłownie cały dzień, bodajże, nie wiem, 18 godzin. Także no, potrafi zrobić dobre wrażenie. I też to, że jego krycie się buduje, trzeba by skomentować tym, że buduje się w bardzo ładny sposób. On robi efekt niemalże podobny do tego Estée Lauder Double Wear Light, czyli jak ja to mówię, taki efekt lalki, czyli cera jest idealna i przepiękna. No dlatego właśnie postanowiłam nagrać w nim filmik właśnie z ulubieńcami poprzednimi, czy najbardziej, no najnowszymi ulubieńcami, jakie są na kanale. Bo zobaczyłam, jak on pięknie na kamerze wygląda. On po prostu do nagrywania nadaje się rewelacyjnie, ale normalnie też w życiu codziennym też bardzo ładnie wygląda. Także nie bójcie się, że nie wiem, jakaś się maska robi czy coś. Nie, on wygląda naprawdę bardzo ładnie. Co cieszy tym bardziej, że jest to właśnie polski produkt, a jakoś nie wiem... Zawsze jakiś taki sentyment mnie nachodzi, kiedy widzę, może nie tyle sentyment, to jakieś takie, wiecie, rozczulenie, jak odkryje się produkt jakiś do makijażu, który jest bardzo dobry, który kompletnie, któremu niczego nie brakuje, jeżeli chodzi o porównanie z droższymi albo zagranicznymi markami, i jest polski. To sobie takie, tak. No i dlatego właśnie wybrałam ten podkład do dzisiejszego filmiku, bo już go na twarzy miałam wiele razy. Na kanale już się pojawił, ale nigdy o nim nie mówiłam, więc to będzie idealna okazja, żeby Wam trochę o nim poopowiadać, ale zarazem nakładając nowe produkty, bronzer, róż i tak dalej, będę wiedziała, gdyby coś było nie tak, że to będzie wina tego produktu, a nie podkładu, bo wiem, że podkład produkty przyjmuje idealnie. Okej. Okay. Podkład nałożony, no to teraz czas zakryć cienie pod oczami i malować brwi. W tych dwóch dziedzinach makijażu, w tych dwóch elementach makijażu nie mam żadnych nowości, więc wykonam to poza kadrem, moimi tradycyjnymi produktami, bo to będzie nudne. No i przejdziemy do makijażu oczu. Wiem, że w tym momencie brwi mogą wyglądać na troszkę za mocne, ale jak dodamy makijaż oczu, to wszystko się zrównoważy. Uwierzcie mi. No, to przechodzimy do cieni. I ja dzisiaj się będę posługiwać głównie paletką Wet n Wild. Ona się nazywa Au Naturel. I tutaj mamy mieszankę różnych wykończeń cieni, matowych, perłowych. Tylko co mnie w niej zaskoczyło,
to jest to, że ona rzeczywiście jest mocno pigmentowana. Także mam nadzieję, że będzie się fajnie z nią pracować. I to są też normalne wkłady. Ogólnie bardzo mi przypomina ta paletka, tą paletę z Astora to bodajże było, albo z Max Factora. Pamiętacie taką z drogerii, kiedyś testowałam, właśnie też taką mniejszą, która natomiast kosztowała o wiele więcej niż ta paleta, bo ta paleta kosztuje około 35 zł. Tamta kosztowała 60 albo nawet powyżej 60, będziecie na pewno pamiętać. Więc do takich rzeczy macie lepszą pamięć ode mnie. Już tyle tego testuję, że już mi się myli. A ta się zapowiada o wiele lepiej niż tamta, bo tutaj rzeczywiście ten pigment czuć od razu pod palcem i jest matowy beż. A wiecie, jak ja lubię mój matowy beż. No dobra, to nakładam powiekę, nie, nakładam bazę na całą powiekę, no i zaczniemy się bawić. Moją bazą jest jak zawsze Collection Lasting Perfection. To jest numer 3, który jest na mnie już trochę za ciemny, ale i tak to wszystko przykryjemy cieniami, więc jakoś damy radę. No i matowy beż. Bez tego nie może być ukulionego. A zaraz po beżu idziemy od razu z ciężką artylerią. A co tam? Jedziemy z tym najciemniejszym bordowym. Troszkę mi się tu osypało, ale to było do przewidzenia. Gdzie co mam dzisiaj ochotę na symetryczny makijaż? Ostatnio robiłam na jednym oku inny makijaż, na drugim inny. I jakieś mam takie dziwne mam dzisiaj ochotę, żeby obie strony do siebie pasowały. Więc przetestujemy ile się da, ale jak wiecie, robiąc to samo po jednej, po drugiej stronie. I co? Kto by już to tak zostawił i nie rozcierał dalej? Przyznać się. Niegrzeczne dziewczynki, niegrzeczne. Weźmiemy teraz taki średni, typowy transferowy kolor, w sensie średni brąz, chyba tak. I właśnie tutaj sobie rozetrzemy powyżej załamania. Dość chłodny wychodzi ten makijaż, ale ja go jeszcze tutaj ocieplę, wiecie co, tymi metalicznymi cieniami. Ej, ale rozciera się wszystko fajnie. No wiecie co, 35 zł po 35 zł. Ale myślę, że całkiem spoko to wygląda. Bardzo ładnie się rozcierają. I co myślę fajne i warte zaznaczenia, to to, że to są matowe cienie. Takie prawdziwe matowe, a nie takie nie do końca. Nie do końca matowe. Trochę ten bordowy okazuje się być o wiele ciemniejszy na oku niż jest w palecie, tak? Bo zrobisz rzeczywiście taki mega smoky od razu. Ale dobra, spoko. Nałożę teraz na wewnętrzny kącik, mam plan. Już sobie coś wymyśliłam. Na wewnętrzny kącik nałożę teraz może to złoto, tak żeby trochę to ocieplić. Czyli ten kolor. Okej. Zaczyna mi się to podobać coraz bardziej. I teraz jeszcze jaśniejszym perłowym cieniem nałożę tutaj, właściwie zaznaczę tym cieniem to miejsce, rozświetlę. O, tego słowa szukałam. Rozświetlę. No ale chyba koniec końców to chyba ładnie wygląda, nie? Może nie na tym oku, bo ja ostatnio założyłam od jakichś 3 dni, mam problem z tym okiem, że właśnie w tym miejscu, między tą zmarszczką a załamaniem, przestają mi się przyklejać cienie. Nie wiem, czy moje oko sfiksowało, czy co się dzieje. Czy mi się tylko tak wydaje, że tak się skóra układa? Słuchajcie, też będę musiała zobaczyć przy edycji. No nie wiem, zobaczymy. Lepiej oceniać to oko jest lepsze. To jest lepszy bliźniak. Dobra, to tak będzie wyglądało mniej więcej górna powieka na tym etapie przy pomocy tej paletki. Jeszcze do niej wrócimy, do dolnej powieki, ale chciałabym jeszcze tutaj poratować się błyskotkami z nowej palety Urbana właśnie, która ma bardzo ciekawe opakowanie i ona się nazywa... No jakoś się nazywa, ale tutaj słuchajcie, na opakowaniu nigdzie nie ma nazwy, jest tylko Urban Decay, Eyeshadow Palette i to tyle. Także ta paleta w tym fioletowym opakowaniu to jest coś pięknego. Patrzcie. Tutaj są same metaliczne cienie i z tej strony mamy, o właśnie, Metallic, Metal Crush, coś tam, coś takiego się nazywa. I z tej strony mamy takie bardziej żywe, szalone kolory, a z drugiej strony mamy tutaj pośrodku też lusterko, tutaj.
ale nie chcę wam pokazywać was oślepnymi lampami. A po drugiej stronie mamy takie bardziej, wiecie, ciepłe, złote, takie neutralne, takie na co dzień bym powiedziała, a z drugiej strony mamy bardziej do zaszalenia. No i dzisiaj chciałabym trochę, chyba trochę chciałabym zaszaleć, tak mi się wydaje. I może byśmy tego fioletu użyły, no bo jak już tak idziemy takie niby chłodne tony, to może właśnie ten fiolet, bo on chyba opalizuje, mi się wydaje. No nieważne, nawet jak nie opalizuje, to jest to przepiękny odcień fioletu i ładnie by mi to dzisiaj pasowało do tego złotego właśnie wewnętrznego kąciku. Ale z drugiej strony palety zobaczyłam taką piękność. I to już dotykałam, tego dzień już dotykałam. Oki, taki miedziany piękny. Nie, pójdziemy z fioletem. Zróbmy raz w Chat Make-upie coś innego. Zresztą, no właśnie, może ja się wytłumaczę, bo Chat Make-up to nie jest filmik, bo niektórzy nie rozumieją ogólnie. Chat Make-up to nie jest filmik, w którym ja pokazuję szalony, niespotykany, niecodzienny makijaż. Nie, to jest powód, to jest wymówka dla przetestowania nowych kosmetyków. A jak najlepiej przetestować nowe cienie do powiek, niż robiąc coś intensywnego, takiego przydymionego, no bo wtedy wiemy, że te cienie dobrze ze sobą pracują, tak? Więc no, to jest najprostsze do wykonania, takie bez myślenia, po prostu się wtedy skupiacie na pracy z cieniami, a nie na tym, co gdzie nakładacie, tak? Dlatego no, to jest bardziej zabawa z cieniami, zabawa z makijażem ogólnie, niż jakieś, nie wiadomo, odkrywcze i rewolucyjne makijaże. Tak, jak ktoś tego szuka, to w Chat Make-upie tego nie znajdzie. No to kolor mamy już wybrany. I ja go przykleję na tą wazę z NYXa. Ona jest taka idealna właśnie do wszystkich cieni tego typu, do pigmentów mocno błyszczących, czy też metalicznych. Ona idealnie je usidla. No i dawać mi ten fiolet. Nieskromnie powiem, że to był dobry wybór. Tu jeszcze dodam trochę tego złotego z paletki Wet n Wild, żeby, no wiecie, żeby on się ładnie przechodził w ten fiolet. Na dolną powiekę nałożę mieszankę tych dwóch kolorów. I wewnętrzny kącik trzeba będzie jeszcze czymś rozświetlić. A kto by zostawił na takim etapie? Nie, nie możemy, słuchajcie. Teraz to jest trochę borsuk. Trzeba teraz wyczyścić tutaj cały dół i nadać bardzo ładny kształt, tak, żeby ten zewnętrzny kącik się unosił, a nie szedł w bliżej niezidentyfikowanym kierunku. Ogólnie nie myślcie, że nie korciło mnie, żeby dać tutaj jakiś turkusowy czy jakiś inny z tych żywszych kolorów palety. Oczywiście, że tak, ale pomadki do łóz, które sobie dzisiaj przygotowałam, nie mają aż tak stonowanych kolorów, żeby to pasowało do tak kolorowego makijażu oka, więc muszę tutaj tak kombinować, żeby, wiecie, wszystko do siebie pasowało. No to dawną powiekę mamy tak właściwie skończoną, a ponieważ ja dalej mam awersję do malowania kreski na moim oku, to wrócę do palety Wet n Wild i z tym najciemniejszym cieniem sobie taką kreseczkę wzdłuż linii rzęs, ale właściwie bardziej niż kreska, to jest tylko, no dosłownie to, czyli zagęszczenie, przyciemnienie linii rzęs, żeby to oko było trochę bardziej wyraźne. No to makijaż oczu jest tak w 90% skończony. Muszę jeszcze oczywiście wytuszować rzęsy i przykleję też sztuczne. I przejdziemy do makijażu twarzy, bo też mam tutaj kilka bardzo ładnych, ciekawych rzeczy do pokazania. Czas na bronzer, róż i rozświetlacz. I teraz patrzcie na to. Bronzer wygląda tak. To jest przepiękne opakowanie, no powiedzcie same. I to jest bronzer Physicians Formula Nude Wear. On tutaj ma ten napis Nude Wear, jest jakby naszprajowany na złoto, ale tutaj właśnie próbowałam już zrobić sobie swatcha, to widzicie, że zaraz po dotknięciu tego złota już nie ma. Także zmieszam sobie wszystkie te kolory i nałożę normalnie jako bronzer, taki opalający twarz. On jest dość, a właściwie bardzo delikatny. No i też taki, nie wiem, ma taki śmieszny kolor, bardziej powiedziałabym karmelowy, bo nie jest to jakiś bronzer taki, wiecie, jak to się mówi, pomarańczowy, ale nie jest to też bronzer typowo chłodny do konturowania, no to wiadomo, ale właśnie jego kolor jest taki
To taki karmel. Na kamerze wydaje mi się, że wygląda o wiele cieplej niż wygląda na żywo. Ale jest mega delikatny. Zobaczcie sobie w Douglasie, bo właśnie Physicians Formula jest dostępny w Douglasie. Zobaczcie sobie, czy wam ten kolor odpowiada. Ale jeżeli macie ciężką rękę do bronzerów, no to z tym nie przesadzicie. No to jest niewykonalne po prostu. A wiecie co, wezmę sobie może taki bardziej inny pędzel. Właśnie spróbujmy z pędzlem z włosia naturalnego, bo syntetyk jednak bardziej ślizga się po powierzchni produktu, a włosie naturalne bardziej nabiera. Ale tutaj już dużej różnicy nie widzę. No, naprawdę, on nie jest taki jasny i nie jest tak bluzkwiniowy jak na kamerze. Chyba, że po prostu tylko w podglądzie tak to wygląda. Ale rozciera się bardzo ładnie. Już trochę za bardzo się pyli też, bo tutaj teraz wszystko dookoła mam uspane z tego bronzera. Potrzebuję trochę pudru, żeby sobie podnieść ten bronzer trochę do góry. I użyję może też kolejnej nowości. To jest puder matujący Debbie. Debbie to jest marka, która dostępna w drogeriach Jaśmin. No i w internecie. Ja jak go dostałam, ja ten puder dostałam w przesyłce. Dlatego go mam, bo z tego co wiem, drogerii Jaśmin w Łodzi nie ma. Ale właśnie chciałabym trochę sobie podnieść ten bronzer. Miałam użyć też tego pudru do zmatowienia surfety. No właściwie. Ale jak już robiłam korektor i tak dalej, to się zapomniałam i przypudrowałam innym pudrem sypkim, ale no, można go też dokładać, bo on jest taki niewidoczny kompletnie. Tak. Dobra. No i trochę tutaj pomógł z tym. Jakby nie tyle z blendowaniem, bo bronzer się blendował ładnie, ale tak jakby go trochę podnieść. O, ten bronzer! Nie wiem, chyba większe na mnie wrażenie zrobiło jego opakowanie. Bo problem, no problem w cudzysłowie, tak? Chyba polega na tym, że tu jest taki kwadracik złotawy, który dodaje z jednej strony glow do skóry, ale no nie, no, na żywo, mówię, to wygląda ładnie, ale na podglądzie wygląda, jakbym sobie nałożyła róż na policzki. Nie, będę musiała zobaczyć to na komputerze, ale opakowanie jest piękne, to trzeba mu przyznać. Róż też pochodzi z marki Physicians Formula i to jest róż o bardzo śmiesznej nazwie. To jest Murmuru Butter Blush i wydaje mi się, że ja tą nazwę już kiedyś widziałam w komentarzach. Albo któraś z was, może z tej serii jest jeszcze jakiś bronzer, albo o tym różu mówiłyście, może któraś z was go w ulubieńcach wymieniła, bo pamiętam, że czytałam tą nazwę, mówię, co? Jaka nazwa? No, to właśnie to jest to. Murmuru. Ja mam odcień Natural Glow i to jest tak piękny odcień. Jeszcze go na policzkach nie miałam, ale jak go dotykałam, wow. Taki, wiecie, blada brzoskwinia opalizująca na złoto. Jedziemy z tym koksem. No, coś mi się ten pędzel nie podoba. Nie wiem, o co chodzi. Chyba za długie włosy ma albo coś, nie wiem. Kompletnie nie nakłada mi rzeczy na policzki. Inny pędzel znowu. Ale mocno pachnie. No, mega mocno pachnie ten róż. Ale wygląda bardzo ładnie. Wow, a w kamerze jak ładnie. No, fajnie jest. Takie jak chciałybyście nałożyć do jakiegoś makijażu róż, ale zarazem chciałybyście ożywić twarz, ale nie chciałybyście, żeby był widoczny. To myślę, że to byłby strzał w dziesiątkę. Także idziemy coraz lepiej, bo bronzer był okej. Róż był fajny, a teraz idziemy do rozświetlacza. Słuchajcie, jakie to jest piękne. To jest rozświetlacz Wet n Wild. No właśnie, wszystko jest w tym bronzerze usypane. To jest rozświetlacz Wet n Wild Mega Glow Highlighting Powder. I to, jak on wygląda, słuchajcie, no piękny jest. Jedziemy. On jest tak ładny, że aż szkoda go nałożyć, więc tutaj będę na krawędzi się bawić. No i czas na usta i zaraz zrozumiecie, dlaczego mówiłam, że nie mogę za bardzo z kolorami poszaleć, bo nie mam takich pomadek. No bo chciałabym dzisiaj użyć tych pomadek. To są pomadki w kredce, też z firmy Debbie. I zobaczcie, jakie kolory. No trochę nudziaków, ale w większości fajne fiolety i fuksje. O, a może coś mocniejszego właśnie. Bo chciałam nałożyć jakąś taką cielistą, ale to nie byłoby fajne. Nie byłoby zabawy. Where's the fun in that? To może jakiś...
jakiś mocniejszy kolor i na przykład do tego oka moglibyśmy zrobić albo to, albo to, albo możemy też użyć obu i zrobić takie ombre. Ja ostatnio cały czas robię ombre na ustach, bo nie mogę się zdecydować na jeden kolor. Wow, ale śmieszna konsystencja. Aha, i to nie jest aż tak fioletowy kolor, jak jest w opakowaniu. Widzicie, to jest bardziej różowy. Więc on chyba już sam wystarczy. Ale wow. Ten kolor jest obłędny. Mega. Od razu by się chciało jechać na jakieś wakacje tropikalne. Ale z boski, Jezu. Co to się, jak to się nazywa? Magenta, no tak. Magenta mood, nie? Pięknie. No i jakoś tak, mówię, jakoś tak latem powiało, nie? Jak zobaczymy tą kombinację oczu i ust. No cóż. Maźnę jeszcze trochę tutaj pośrodku tym różem. Trochę ociepla mi cały kolor ust. To już taki bardziej eksperyment. I tak mi się podoba ta mieszanka. I tak samo mi się podobało przed nałożeniem tej drugiej pomadki. Ale ta druga pomadka to jest High Fuchsia. Czyli magenta i fuchsia. Fuchsia i magenta. Zobaczcie, chyba widać, że tutaj jest tak jakby niby ombre, tak? Mieszanka dwóch kolorów, że zewnętrzne kąciki są w innym kolorze, a sam środek ust jest w innym, nie? No dobra, to czas na podsumowanie. Tak wygląda skończony makijaż, mam nadzieję, że się Wam podoba. Zaczniemy od podkładu. Podkład, tak jak mówiłam w trakcie aplikacji, jest według mnie dobrym podkładem. Bardzo wygodnie mi się go nosi, ładnie wygląda po całym dniu. No, dla mnie... Właściwie, czy można by jakiś minus tutaj wymyślić? Nie wiem, no może problematyczna trochę aplikacja, tak? No bo ta pipeta, wiem, że nie będzie ulubieńcem każdego, ale ogólnie podkład sam w sobie jest bardzo dobry. A, już wiem, może kolory mogły być odrobinę troszkę wpadające bardziej w żółte odcienie, ale to już będzie moja preferencja bardziej niż jakieś, nie wiem, odgórne przykazy. Jeżeli chodzi o paletę do oczu, tą z Wet n Wild, no bardzo dobra paleta, powiem szczerze. Dobrze mi się z nią pracowało. Mówię, na tym oku miałam pewne problemy, ale ja ostatnio mam na tym oku problemy ze wszystkimi cieniami, więc nie wiem, o co chodzi. Ale na tym, no zobaczcie, jak to ładnie się rozblendowało. Natomiast zwróciłabym Waszą uwagę na dobór kolorów. Marka Wet n Wild jest dostępna w drogeriach Natura i wolałabym, żebyście się przeszły i zobaczyły w drogerii najpierw, czy Wam się te kolory podobają na żywo, a później ją ewentualnie kupiły, bo ten bordowy po blendowaniu na mojej skórze zmienił się bardziej w taki ciemny, chłodny brąz. Co było, no nie małym zaskoczeniem, przyznam, bo miałam nadzieję na bordowy kolor, ale taka mała odskocznia od ciepłych kolorów też jest całkiem fajna. Ale no mówię, w internecie, na zdjęciach ta paleta wygląda na o wiele cieplejsze kolory, więc tak tylko zwracam Waszą uwagę, ale ogólnie paleta bardzo dobra. Fajna, pigmentowana, no i za cenę 35 zł myślę, że jest to fajna impreza. Paleta z Urbana w tym jakże dziwnym opakowaniu i w też równie dziwnym, może tak Wam, jako Wam to pokazać. Może jakoś tak, zakrywając lusterkiem z Anastazji. Tutaj po środku, między tymi dwoma rzędami, z drugiej strony też dwoma rzędami cieni, znajduje się lusterko. No jest to trochę dziwne. Jest to na pewno oryginalne, a jeżeli chodzi o same cienie w tej palecie, są piękne, są fajne. Raczej bym powiedziała, że to są bardziej takie cienie foliowe niż takie typowo metaliczne, a zwłaszcza te z tej strony, z tymi neutralnymi dzienniaczkami. Z drugiej strony też są fajne, ale już jakby nie mają takiej lepkości tych cieni. Nie, fajna jest ta paleta. Tylko oczywiście trzeba o tym pamiętać, że to nie jest paleta taka samowystarczalna, którą zrobimy makijaż dzienny albo, nie wiem, nawet wieczorowy, no bo same błyszczące cienie tutaj są, tak? Więc ta, powiedzmy, byłaby do makijażu dziennego, a ta do takich akcentów jakichś, jak chcecie gdzieś tam dodać, wiadomo, do makijażu. Bronzer, piękne opakowanie, ale produkt, nie wiem, nie jestem przekonana. Musiałabym go zobaczyć jeszcze w świetle dziennym, no bo dzisiaj już światła dziennego niestety nie dostanę nigdzie. Mówię, na żywo wygląda teraz, w tych lampach wygląda ładnie, ale na kamerze wygląda, jakbym nałożyła sobie tutaj róż. Muszę jeszcze go przetestować. Róż za to wygląda bardzo ładnie. Taki subtelny, tak pięknie rozświetlający, no podoba mi się. Nazwa ciekawa. No i ten rozświetlacz skradł moje serce, jest przepiękny.
No ja lubię takie płaskie, proste opakowania, ale to wytłoczenie samo w sobie, no boskie. Zwłaszcza, że to jest taka, wiecie, marka drogeryjna, a wygląda to jakby, no jakby to było, nie wiem, no co najmniej jakiś z marki selektywnej produkt. Także fajnie. No i pomadka też mi się podoba. Jest taka bardzo komfortowa, jak to pomadki w kredce przeważnie mają to do siebie, że są komfortowe. I mam wrażenie, że ten kolor jest tak intensywny, że on mi się wżarł już jakby w usta, że zabarwił je. Więc jakbym nawet zmyła tą pomadkę, to i tak one będą w takim kolorze, jakim były oryginalnie. Jakbym miała teraz wam powiedzieć, tak by wybrać najlepsze perełki ze wszystkich rzeczy, których dzisiaj używałam, to na pewno byłby to rozświetlacz. Cóż za niespodzianka. Pomadka. I ta paleta chyba. No i teraz właśnie mi się przypomniało, czego nie użyłam. Miałam użyć, ale już nie miałabym miejsca też na powiece właściwie. I to są te cienie z Mystic Warsaw, które są brokatowe, ale w płynie, czyli tak jakby trochę polska styla. No ale trudno, już możemy następnym razem użyć ich w makijażu jakimś. No dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że się wam ten filmik spodobał, że makijaż się wam podobał. Jeżeli tak było, proszę was o zostawienie kciuka do góry oczywiście. Informacje na temat wszystkich produktów, o których dzisiaj mówiłam, które dzisiaj pokazałam lub użyłam na twarzy, znajdują się w opisie pod filmem. Tam są pełne nazwy, linki do nich. Naprawdę tam jest wszystko. Tam też są informacje na temat mojej bluzki czy lakieru do paznokci, także zapraszam was do opisu bardzo serdecznie. A wy w komentarzach napiszcie mi, czy któregoś z dzisiejszych bohaterów używałyście u siebie, no i jak się wam sprawdziły. Myślę, że wszyscy z chęcią poznamy wasze opinie. Na dzisiaj to tyle. Dziękuję wam bardzo za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Pa!